Witam serdecznie, moim gościem Wiktor Wójcik, Green Power NS. Witaj, Łukasz. Gratulacje za dzisiaj fajną postawę. Postawiliście się liderowi. Wiem, że liczyliście na wygraną, bo chcieliście zneutralizować te punkty, które was dzielą. No ale tak naprawdę ten remis nie zamyka wam jeszcze drzwi do pierwszego miejsca, a tym bardziej do awansu. Zgadza się. Walczyliśmy dzisiaj, liczyliśmy rzeczywiście na zwycięstwo i na te trzy punkty, no ale nie będziemy odpuszczać. Ten remis jest dla nas zadowalający. Będziemy się starać, żeby lider cały czas czuł nasz oddech na plecach. Konspol dzisiaj stracił punkty. Niespodzianka. Cieszycie się? Oczywiście nie chodzi mi tu o pryzmat kogoś pecha czy nie pecha, tylko punkty, te punkty. Cieszycie się z tego powodu? Cieszymy się, nie ukrywamy. I była to dla nas niespodzianka, że rzeczywiście Konspol zgubił punkty. Jest to dla nas na pewno jakiś taki komfort psychiczny, że no, chociaż nawet na ten jeden punkt dzisiaj udało nam się im odskoczyć i będziemy walczyć do końca. Liga jest wyrównana, to pokazuje też tabela. Macie szansę jeszcze nawet na mistrzostwo. Macie teraz kolejnych przeciwników przed sobą. Jak wyciągnąć wnioski z dzisiejszego meczu, który nie był zły, żeby przygotować się jeszcze lepiej do następnego spotkania? Na pewno dzisiaj zawiodła nas zdecydowanie skuteczność. Mieliśmy i w pierwszej, i w drugiej połowie dużo sytuacji. Niestety ich nie wykorzystaliśmy. Musimy trochę nad tym popracować, żeby jednak więcej tych piłek wpadało do siatki. Co możesz powiedzieć o rywalu, który dzisiaj też fajnie zagrał? Bardzo dobry przeciwnik, wiedzieliśmy, że no jest to naprawdę mocna drużyna, nie bez powodu są liderem, no ale jednak liczyliśmy, że uda nam się te punkty im dzisiaj urwać, w sensie, że wygrać, zdobyć te trzy punkty, udało się zremisować, zdobyć jeden, no też jesteśmy zadowoleni, będziemy walczyć. Gdybym miał powiedzieć, co was bardziej interesuje, bo pierwsze miejsce, drugie miejsce to jest drugie miejsce, tu jest awans i tu jest awans, ale gdybyście mieli na przykład wybrać, zdobyć mistrzostwo, czy na przykład awansować? Ale powiedzmy, że drugie miejsce też jest tutaj satysfakcjonujące. Tylko co jest ważniejsze dla was? Awans, czy samo zdobycie tego mistrza? Powiem, Łukaszu, tak. Jesteśmy ambitną drużyną. Powiedzieliśmy przed sezonem, że będziemy chcieli wygrać tę ligę, więc no, liczyło się dla nas to zwycięstwo. Awans na pewno będzie też dla nas i radością. Będziemy zadowoleni z tego, ale zostały nam trzy kolejki. Będziemy walczyć, żeby jednak tę ligę wygrać. Jeszcze zapytam, też kiedyś pytałem, nie żałujecie tego, że graliście, mogliście zagrać od razu w pierwszej lidze? Nie żałujemy z tego względu, że jesteśmy drużyną nową. Chłopaki, nie znaliśmy się wcześniej tak jakoś bliżej, nie graliśmy ze sobą w piłkę. Chcieliśmy zagrać w tej drugiej lidze, żeby złapać trochę ogrania, poznać się troszkę. Mamy nadzieję, że to przyniesie plusy w dalszym okresie. Z mojej perspektywy widać, że jesteście bardzo obiecującą drużyną. Zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem? Cieszymy się bardzo. Też tak uważamy. Myślimy, że to z meczu na mecz wygląda lepiej. Jednak są jakieś błędy, wiadomo, ale na pewno są one do poprawienia. Będziemy tak robić, żeby te błędy wykluczyć i żeby było jak najlepiej. I tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję pięknie.